Przy palącym słońcu rywalizują w jeździe indywidualnej na czas kolarze, którzy przyjechali do Nielubi ścigać się w dwóch ostatnich etapach małego wyścigu pokoju. W kilku kategoriach wiekowych o jak najlepsze lokaty walczy 80 zawodników i zawodniczek. Przyjechali reprezentanci klubów m.in. z Zielonej Góry, Gorzowa Opola, Strzelec Krajeńskich. Nie brakuje oczywiście reprezentantów głogowskich klubów Lukstrasa Eko Innsbruck i TC Chrobry. Prawie jak w domu ściga się Malwina Nieradka z Luksu, młoda kolarka pochodząca z brzegu głogowskiego. Przed tygodniem wywalczyła 10 miejsce na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Dziś przed jazdą indywidualną na czas zawieszała sobie wysoko poprzeczkę. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Nastawiona jestem pozytywnie. Powinnam być w pierwszej trójce. Trasa nie jest ciężka, choć nie brakuje na niej wzniesień, powiedziała Malwina Nieradka. Zawodniczka trasy Eko Innsbruck Głogów ostatecznie w jeździe na czas zajęła trzecie miejsce. O godzinie 14:30 poszczególne kategorie wiekowe ruszać będą ze startu wspólnego. Start i meta usytuowane będą w Nielubi, a kolorowy peleton przejedzie m.in. przez Glinicę, Kłodę i Żukowice. Kierowcy muszą się liczyć na tych drogach z utrudnieniami, które mogą potrwać nawet do godziny 19:00. Leszek Wspaniały, Radio Elka.